Szkoda, że już nie ma tego toru ogólnie. Co można powiedzieć, fajne wspomnienia i do dzisiaj to cenię. Nikt mi tego nie zabierze. Dużo serca pan Stanisław wkładał do swojej pracy. Ja do stawu nie trafiłem, ponieważ w 97 jeszcze nie było opon, ale wjechałem do parku. W 98 roku powstały już opony. Mój tata tutaj jest panem Stanisławem i z ekipą tutaj rodziców, co jeździli, poskręcali te opony wszystkie w koło, żeby było bezpiecznie. Zajęcia trwają czwarty trening od początku sezonu. Z tego względu, że warunki atmosferyczne nie pozwalały do rozpoczęcia wcześniejszych zajęć. Dlatego, że kolega tutaj nawiózł nowy nawierzchni i nawierzchnia musiała być utwardzona. Dlatego to tak długo trwało. No ale już się zaczęło, to wiadomo, że będą skutecznie dwa razy w tygodniu, w czwartek i w sobotę. No zapraszamy do Brudzie, żeby jak najwięcej zgłaszali się jednak do tych pałowic. Chłopcy od 12 do 15 lat. Bardzo dużo tu wkładu ma dwóch kolegów z Pałowic, którzy wkładają dużo w sprzęt. No nie mamy w tej chwili żadnego pana naszemu sponsora, żeby troszeczkę pomógł. Cieszymy się bardzo, że mimo tego łowiska, które tutaj jest bardzo popularne, o tym torze się pamięta, minitor gdzieś tam miał jednak dosyć mocny wydźwięk w Polsce i chyba co weekend, albo nawet częściej tych treningów było mnóstwo. Marek Szczepaniak, trafiłem do szkółki przez swoje zamiłowanie do sportu żużlowego. Jeździłem w tej szkółce 4 lata, od 97 do 2000 włącznie. Tak, znaczy generalnie po całe życie mam. Zacząłem w wieku 11 lat w Połowicach i do dzisiejszego gdzieś w tym sporcie jestem. Jako zawodnik, jako mechanik i gdzieś troszkę w klubie pracowałem, przywinęłem się, zaczynając od Adama Świca, po Gregach Hancocka, Dakota Norta, teraz pracuję z Jamona Liceum, w międzyczasie gdzieś tam jeszcze wielu młodych chłopaków, także cały czas gdzieś tam w tym sporcie jestem, na bieżąco. I mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to miejsce, ten tor tutaj zmieniło nasze życie po prostu. To dzisiaj kontynuujemy ten sport, pracujemy, więc naprawdę zawsze mamy bardzo miły sentyment. To jest wielka historia, piękne miejsce i wydaje mi się to na skalę światową. Nigdy to nie było takich, gdziekolwiek nie ma takich imprez zakończeniowych, tak jak tu były, panowały takie atmosferze w Połowicach, więc szkoda, że nie jest to kontynuowane, że ten czas minął. Młode pokolenie tak naprawdę nie doświadczą już tego. Ten tor miał coś magicznego w sobie, potrafił naprawdę wyszkolić świetnie te elementy techniczne, bo czy ja, czy tutaj drobny w Miśkowiach też bańki, przecież jeździł dużo. Te tory bańki są uznawane za jedne z najtrudniejszych, a my tam nie mieliśmy żadnych problemów, czy na arenie, czy Wolverhampton, czy te wszystkie dziwne agrafki. Żałuję bardzo, że nie przetrwał ten tor do dzisiaj, bo brakuje takich torów w Polsce. U pana Stanisława, jak ktoś nie był zdyscyplinowany, to chyba nie było.